Zatrzymałam się u znajomej na Teneryfie, niedaleko parku wielbłądów. I niestety to jest droga, którą muszę przechodzić codziennie rano, żeby dojść na przystanek autobusowy. Więc jak widzicie, nie ma chodnika, nie ma nic. To jest taka wioska, tam La Camille. Widoki tak są piękne, ale trasa jest skomplikowana. Na Teneryfie transport publiczny nie jest najlepszy. Są duże opóźnienia, nie są dogodne przystanki. I jeżeli się nie ma auta, to się traci bardzo dużo czasu. Na Teneryfie jest bardzo dużo małych wiosek, które są bardzo kanaryjskie, w których nie ma dużo turystów. To jest miasteczko, a raczej wioska La Camille. I ogólnie jest mnóstwo takich wiosek, które polecam, które są mało turystyczne, a bardzo kanaryjskie. Na południe na pewno bym poleciła też Wadzie San Lorenzo, która jest niedaleko za tą wioską. I trochę w drugą stronę, tam gdzie zmierzam gdzieś na plażę, jest miasteczko Adeje. Ma przepiękne widoki i tam w sumie na samym początku mojej drogi na Teneryfie mieszkałam. Idziemy na przystanek. To jest Teneryfa zimą. Niestety można sobie zaplanować, że się pójdzie na plażę, jakąś specjalną plażę. Ja chciałam iść na plażę Del Duque, bo jest to jedna z najpiękniejszych plaż. Jednakże no, przyszło chmury z tej strony i stwierdziłam, że jednak pójdę na inną plażę. W pogoni za słońcem dzisiaj jednak go nie odnalazłam, bo się kompletnie spóźniłam. W okresie zimowym trzeba pamiętać o tym, żeby iść na plażę rano. Lata temu, zanim zaczęła się światowa klęska, chodziłam w tym rejonie do bardzo fajnego miejsca. To był taki bar przybrzeżny. Nie było tam plaży piaskowej, ale był bardzo fajny i robili kanaryjską kawę, którą bardzo lubię, zwana Barraquito. Także widzicie, jakie chmury. Zobaczymy, czy dalej jest otwarty, bo jednak po 3 latach dużo rzeczy się zmieniło. Baru, jak widzicie, nie ma. Był mniej więcej gdzieś tutaj. Nie ma po nim nawet śladu. Zostały tylko wspomnienia. Więc tak, moi mili, mieszkałam na Teneryfie przez prawie 3 lata. Bardzo pokochałam tą wyspę, bo zdążyłam ją zobaczyć oczami Kanaryjczyków, bo jednak przede wszystkim poznałam osoby z wysp, które już mieszkały tutaj. Nie tylko Kanaryjczycy, bo na wyspach jest bardzo dużo zagranicznych osób. Jest bardzo dużo Brytyjczyków, jest bardzo dużo Włochów i Latynosów.
Także jest cały wachlarz różnych środowisk tak naprawdę, co jest czymś, co mi osobiście zawsze bardzo się podobało na Teneryfie. Mam taką nostalgię troszeczkę, że jednak już nie mieszkam na tej wyspie, bo jest naprawdę przepiękna. Nie każdy kraj ma taką zimę, która jest po prostu dalej jak wiosna. To jest taka wiosna w Polsce, jak mamy szczęście. Więc na pewno polecam tu przyjechać i jeżeli możecie, to wynajmijcie auto. Na Teneryfie jest o wiele łatwiej zobaczyć w ciągu tygodnia wiele miejsc, gdy się ma auto, krótkim słowem. Jak już Wam wspominałam, to jest góra Roque del Conde, którą bardzo, bardzo polecam. Można się wspiąć na tą górę, zaczynając bodajże gdzieś koło wioski Arona. Nie jest to jakiś wyczyn wspinaczkowy. Byli na trasie prawie wszyscy, każda grupa wiekowa, no może oprócz dzieci. Jesteśmy teraz w wiosce Arona, która jest dosyć wysoko. Jak widzicie, jest no niestety bardzo pochmurnie. Dzisiaj jest wyjątkowo pochmurny dzień, ale są ładne widoki. Jest to wioska bardzo mała, bardzo lokalna. Tutaj raczej turystów nie znajdziecie. Także gdy jest słoneczny dzień, po drodze na Teidę można zobaczyć bardzo ładne widoki. Arona jest położona 630 metrów nad poziomem morza.